Na stoisku Era Konopi o godzinie 17 jest Hemp O'Clock, czyli herbatka konopna, na którą zapraszamy o godzinie 17 za zupełną darmochę. Liście konopne zaparzamy wrzątkiem, pijemy napar, natomiast nie ten napar jest dobry dla nas, to jest tylko woda. Te liście, które zostają, mieszamy z tłuszczem, może to być awokado, oliwa, dodajemy czosnku, pieprzu i są super smaczne, ale przede wszystkim bardzo zdrowe. Kanabinoidy w nich zawarte są liposomalne, nie rozpuszczają się w wodzie, ale genialnie rozpuszczają się w tłuszczach i docierają do naszego organizmu. W międzyczasie bramka numer 2 wygląda już na zamkniętą. Dobrze, jedną bramkę już zamknęliśmy. Dobrze, jak z bramką... Ostatnie sekundy, słuchajcie. Panie sędzio, jak z bramką numer 1? Kilka osób. Otrzymy sygnał. Pięć ostatnich osób. I słuchajcie, sędzia przejdzie do nas na scenę, żeby mógł odtrąbić sukces. Przypomnijmy tylko. Sukces. Przypomnijmy. Natura, wibracje, energia kosmosu, świata. Pamiętajcie, zbliżmy olej do serca, poczujmy jego moc. Weźmy go pod język, 30 sekund i pomachajmy wszyscy wtedy do drona. Ale 30 sekund trzymajmy go pod tym językiem, bo on się wtedy najlepiej wchłania. Wtedy możecie poczuć, dobrze, co oznacza CBD. Sędzia jest już na zewnątrz. Panie sędzio, prosimy o sygnał. Możemy, tak? To zapraszamy na scenę. Zapraszamy na scenę. Uwaga, już za momencik. Już za momencik, już za momencik. Piątek z Pankracem zacznie się kręcić. A nie, to nie ta bajka. Dobrze, słuchajcie, musimy się pospieszyć. Tomek, czas na gongi. A więc, Tomek, wystartuj. Mamy sędziego. Poczekaj na sędziego. Aha, właśnie trwa ostateczne zliczanie, bo oni cały czas liczyli, więc już momencik, sędzia już za moment będzie na scenie. Czy możemy już zaczynać? Panie sędzio, bo nas gonią. Panie sędzio, zapraszamy. Byliśmy nastawieni na mniejsze grono, więc sędzia ma więcej roboty, musicie to zrozumieć. Wiem, że pali nas słońce, ale jeszcze momencik. Przepraszam. Jaką mamy liczbę? Jest sędzia, biuro rekordów. Ale zaraz, jaką mamy liczbę? Jaką? Bardzo ważną. 753 osoby. Brawo! Czyli teraz Tomasz Różański, Era Konopi. Jacek Magnuszewski. Startujemy. 3, 2, 1. Start! Oddaję mikrofon Oldze z fundacji Good Challenge. Olga powie dwa słowa. Posłuchajcie jej, proszę. Cześć, ale was tu dużo. To jest moje pierwsze w życiu przemówienie, więc będę ściskać karteczkę, daj mi otuchy. Mam nadzieję, że ten rekord, ten niezwykły challenge ustanowi nową erę, nie tylko erę konopi, ale i nową erę mediów społecznościowych, dobrych mediów społecznościowych. Ja nazywam się Olga Stroiwoz i jestem założycielką Fundacji Good Challenge, która dzisiaj ma właśnie swój oficjalny start i premierę. I myślę sobie, że nie ma lepszego miejsca na start dla takiej fundacji, jak właśnie Festiwal Wibracje, gdzie aż wibruje od tych pozytywnych emocji, pozytywnej energii i od ludzi, którzy wiedzą, że najpierw musimy zacząć od siebie i szukać tego dobra i uśmiechu w sobie i dopiero potem możemy działać na rzecz innych.
Dlatego, że samymi poglądami świata nie zmieniłem, tylko naszymi czynami, naszymi działaniami. Dlatego bardzo Was proszę, żebyście dołączali do nas, do Fundacji Good Challenge, gdzie na start znajdziecie, na start tylko, bo będziemy poszerzać naszą bazę, ponad 40 dobroczynnych challenge, aby szerzyć tą dobrą wiedzę o konopiach siewnych, aby obalić wszystkie mity i kontrowersje związane z konopiami siewnymi. I właśnie cudownym patronatem jest era konopi. To jest CBD w tym. I myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie. Dlatego serdecznie zapraszam i bardzo Was proszę, żebyście do nas dołączyli. Dziękuję. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Dziękujemy. Ozdy, pamiętajcie, Fundacja Good Challenge. A teraz parę słów powie sędzia. Cześć wszystkim. Jest mi niezmiernie miło ogłosić, iż rekord Polski na najwięcej osób przyjmujących CBD oficjalnie został uznany z wynikiem 753 osoby! Brawo! Hemp is good! Era konopi, zrobiliście to po raz pierwszy w Polsce i pierwszy na świecie, także serdecznie gratuluję. Jeszcze raz dziękujemy. Zapraszamy na nasze stoisko. A ja zapraszam osoby chętne, które chcą mnie posłuchać, do namiotu obok alchemisty.